Dzień dobry, kochani, witam Was w kartach dnia na czwartek. Bardzo ładny rozkład mi się tutaj pokazał w tych kartach. Wysokowibracyjna energia, spokój, opanowanie i taki odpoczynek. Tak mi się to kojarzy. Jak patrzę na te karty, to widzę odpoczynek po dosyć takim długim maratonie negatywnych energii. Być może to jest związane z tym, że przed nami jest pełnia i ona dochodziła do jakiejś takiej kumulacji, a teraz jest taka cisza, żeby się przygotować do tego, do tych zmian, które są tuż przed nami. W tym rozkładzie pokazały mi się dwie dwójki. Oczywiście dwójka kielichów, no to od razu przywodzi na myśl sferę romantyczną, to, że może się coś wydarzyć związanego z tym tematem w naszym dniu. Może pojawić się jakaś osoba, która będzie chciała porozmawiać na ten temat, może wiadomość od tej osoby pojawić się, tutaj bym to widziała. Ale my do końca nie będziemy chcieli pokazywać swoich intencji, albo też w jakiś sposób będziemy wycofani z tego, co będzie się pojawiać na tym ekranie wydarzeń w dniu dzisiejszym. Tak mi się to kojarzy, te dwie karty obok siebie. Tak jakbyśmy chcieli bardziej tak poobserwować to, co się będzie działo w temacie tych uczuć. I tak będziemy do tego podchodzić z taką dużą rezerwą i bardziej będziemy w głowie niż w myślach. Ale to, co się dzisiaj wydarzy, będzie dosyć dla nas ważne i też sprawi, że poczucie własnej wartości nam pójdzie do góry, tak? I myśląc o tych wszystkich wydarzeniach, właśnie w taki sposób pomyślicie sobie o tym. Może to oczywiście też być dla Was rada, żeby popracować nad tym poczuciem własnej wartości, nad tym magnetyzmem, nad tym, że na przykład myśląc o relacjach, to nie myślicie o tym, że czy dana osoba chciałaby ze mną być, albo czy ja jestem odpowiednią osobą dla niej, tylko tak jakby odwrócić to, tak? Czy ja bym chciała być z tą osobą? Czy ta osoba jest dla mnie odpowiednia, tak? Tutaj bardziej bym poszła w tę stronę. No i takie, że tak powiem, rozkminki mi się pokazały w tym dniu. I zobaczymy, co się będzie działo. Być może ta pełnia będzie związana właśnie ze sprawami emocjonalnymi, uczuciowymi, z relacjami. I w najbliższym czasie zaczną się materializować różne sprawy. Tak więc takie informacje dla Was, kochani. Ja Wam ze swojej strony życzę udanego dnia. Odpocznijcie sobie, bo tutaj naprawdę fajne, takie wysokowibracyjne energie im się pokazały. No i słyszymy się w kartach dnia na piątek. Trzymajcie się.